Słuchajcie, no dajcie mi szansę coś powiedzieć. To znaczy, rektor nie jest obecny, ale chciałbym was pozdrowić i przekazać wam słowa, ciepłe słowa na 35-lecie Japy. Ja bym chciał powiedzieć, że Japa jest chyba jest najważniejszą imprezą kulturalną tutaj na Politechnice. Żadna nie ma tak długiej historii i żadna nie odwołuje się do takiej poetycznej strony duszy. Jeżeli teraz krzykniecie zrób fikołka, to zrobię. Zrób fikołka! Nie! Seksu i zwierząt. Mój jest tylko ptaszek. Są jajeczka, są. I nasze służby reporterskie przygotowały materiał o japowej modzie. Zapraszam. Nie wiem, bielizna by się przydała, skarpetki, bo wiesz, buty potem, bo strasznie śmierdzą, jak się nie założy skarpetek. Moda na sukces. Odcinek 2776. Moi drodzy, te ławeczki były niejednokrotnie powodem męk japowej publiczności i niektóre zespoły, niektórzy konferencjerzy wykorzystywali to jako moment do przeprowadzenia tak zwanej gimnastyki. Ruszania rękoma, troszkę nogami, prawda, wiercenia się. Lewa noga do góry, prawa noga do góry. Trzymamy tak przez chwilę, wietrzymy sobie dziury. Potem nogi z powrotem i machamy rękami. W ten to prosty sposobik wietrzymy też pod pachami. Ten koncert, tą piosenkę dedykujemy Zenkowi Jankowi. Dedykujemy również zmarłemu w zeszłym roku Jurkowi Jacynie i Dorocie Bronowskiej, którzy razem z Zenkiem również pierwsze japy organizowali. Zobaczycie za chwilę zdjęcia z tamtych czasów i nie tylko. Zdjęcia archiwalne, na których rozpoznacie i Zenka, i Jurka, i całe to wspaniałe towarzystwo, które chciało zmieniać świat, miało swój świat i stworzyło japę. Proszę was o pomoc. Gdy nie zostanie po mnie nic, oprócz pożółkłych fotografii, błękitny mnie przywita świt w miejscu, co nie ma go na mapie.